Tutaj mam bułę, to jest buła petarda, a ja jestem w Poznaniu. W dzisiejszym odcinku kilka moich gastro odkryć z Poznania. Nie tylko ta buła, będzie ramen, będą słodkości, będzie dobra kawusia, jakieś śniadanko i pierogi. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od miejsca, którego trochę się chyba nie spodziewacie. Domowe pierogi u Tani. Są dwa lokale w Poznaniu, oba na północy, jeden na osiedlu Sobieskiego, a drugi przy ulicy Starowiejskiej, tuż obok ulicy Słowiańskiej, czyli na Winogradach. W nim właśnie teraz tutaj jest. No to taki malutki bar z ręcznie lepionymi pierogami. Cztery stoliki, dużo zamówień na wynos i ponoć pyszne pierogi. Ja to miejsce poznałem czytając książkę Mytujemy, poznańskiego duetu, który możecie kojarzyć z Instagrama. Magda i Mateusz wydali jakiś czas temu książkę, Firtle się nazywa, i w niej dużo polecajek z Poznania. Przyznam się, że większość z nich kojarzyłem, ale tego miejsca nie i od razu mnie to miejsce zainteresowało, bo ja po prostu kocham dobre pierogi, a te na takie się zapowiadają, tutaj pierogi ruskie. Tak wygląda po przekrojeniu. Tłuszczykiem z cebulką. Do tego domówiłem sobie skwarki i śmietana, ale teraz patrzę, że chyba niepotrzebny. Nie przemyślałem sprawy. Nie sądziłem, że ta cebulka jest tutaj od razu w pakiecie. Naprawdę bardzo smaczne pierogi. Ciasto nie jest jakieś bardzo cienkie. Lubię, gdy jest cieniutkie, delikatne. To jest trochę grubsze, ale wciąż jest pyszne. No a facz twarogowo ziemniaczany, troszkę cebuli i trochę pieprzu. Ja najbardziej lubię pierogi ruskie, kiedy tego pieprzu nie ma dużo. Tutaj jest ok. Ten balans jest odpowiedni. Faktycznie bardzo smaczne domowe pierogi. Tutaj domówiłem sobie te skwarki, to skorzystam. Lubię skwarki do pierogów ruskich. Jestem w siódmym niebie. A tutaj sobie zamówiłem jeszcze jedną porcję. W jednej porcji jest 6 sztuk pierogów. Są też większe porcje, gdzie jest tych sztuk 10. Ja stwierdziłem, że lepiej zamówić dwie małe i spróbować dwóch różnych farszów niż jedną dużą. Myślę, że taką 10-sztukową porcją bym się na pewno najadł. To są pierogi z kaczką. Jesteśmy w Poznaniu, więc kaczucha musi wjechać. Tutaj chyba jakaś kaczka i marchewka po przekrojeniu. Tak to wygląda. Widzicie te pomarańczowe kawałki marchewki na pewno. Jest całkiem spoko. Nie jest jakoś super soczyste, ale po to mamy sosik. Z tym sosikiem lekko słodkawym te pierogi wchodzą bardziej. Choć te tradycyjne ruskie bardziej mi smakują. Tutaj tych farszy do wyboru jest jednak całe mnóstwo. Klasyczny z mięsem, ser wędzony z bryndzą. Są też oczywiście pierogi na słodko. Widziałem, że latem były tutaj pierogi z jagodami. Teraz ich nie ma oczywiście, ale bym się nimi zajadał. Farszy jest jednak tutaj chyba kilkanaście, jeśli nie ponad 20. Także pokazuję Wam teraz menu na przebitkach. Jeśli chcecie je sobie dokładnie przeczytać, no to po prostu zapauzujcie ten film. Są też pierogi z pieca i w ich przypadku wybór jest troszkę mniejszy. Ja zawsze jestem fanem pierogów gotowanych, pierogów z wody. I te tutaj mi naprawdę bardzo smakują. To jest oczywiście taki bar. Nie jest to, broń Boże, restauracja. Raczej miejsce, do którego przychodzimy szybko zjeść te pierogi. Zamawiamy, jemy i wychodzimy. Ewentualnie bierzemy te pierogi na wynos. Także raczej nie jest to miejsce na niedzielny obiad. Tym bardziej, że w weekendy jest zamknięte, czynne jest tylko od poniedziałku do piątku. Cenowo to wygląda tak, że ta porcja 6 sztuk pierogów ruskich kosztuje 19 zł, a ta porcja pierogów z kaczką, też 6 sztuk, kosztuje już 20 zł, czyli złotówka różnicy. Te większe porcje, 10-sztukowe, to 28 zł w przypadku pierogów ruskich, a 30 zł w przypadku pierogów z kaczką. Ja tutaj kończę, zostały mi 4 pierogi i widzimy się w kolejnym miejscu. Przyjechałem na Jeżyce. Jestem w restauracji Po Swojemu przy ulicy Wawrzyniaka, która ma takie bardzo różnorodne menu, ale takie właśnie bardzo po swojemu. Myślę, że ta nazwa jest tutaj jak najbardziej adekwatna. Są takie buły jak tutaj, to jest buła petarda akurat, ale też jest focaccia, są gnocchi, są jakieś policzki wołowe długo gotowane, pierogi, w karcie też jest tatar, jakieś zupy. Spory wybór, bardzo różnorodny i w sumie wszystkie te dania zapowiadają się naprawdę ciekawie, ale ja dużo dobrego słyszałem o tutejszych bułach. To jest akurat buła petarda z szarpaną wieprzowiną, magicznym sosem na bazie czerwonej cebuli i majonezu, topionym czedarem i ogórkiem kiszonym. Wygląda naprawdę świetnie. Wszystko w bule ziemniaczanej. Wszelkie pieczywo w Po Swojemu jest wypiekane tutaj na miejscu. Oprócz tego mam kiszone frytki. To jest, myślę, coś bardzo, bardzo ciekawego. No i kombucha do popicia. Bardzo smaczna. Zacznę od tych cieniutkich i chyba chrupiących frytek. Kiszonych. Zobaczymy, czy są faktycznie kwaśne. Są bardzo chrupiące. Są kwaskowe, faktycznie. Jadłem już kiedyś kiszone frytki w pubie Mikeller w Warszawie, który już nie istnieje. Tam jednak te frytki były dużo grubsze. Tutaj cienkie, bardzo chrupiące, w smaku ziemniaczane, a jednocześnie takie kwaskowe, jak jakieś ogórki kiszone. Także coś naprawdę przedziwnego, ale bardzo smacznego i wciągającego. Kiszone frytki to tutaj prawdziwy hit. Często zamawiane, z tego co się orientuję, ale przejdę do tej buły.
Faktycznie to jest sos na bazie cebuli. On jest mocno cebulowy. Jest taki gęsty, wymieszany trochę z tym pulled porkiem. Troszkę z tej bułki wszystko wylatuje. Samo pieczywo jest naprawdę dobre. Jak na mój gust, troszkę ta buła się za bardzo rozlatuje. Może bardzo smaczna, ale troszkę niewygodnie się ją je. Właśnie upierdzieliłem sobie bluzę i spodnie. Samo mięsko, sam ten pulled pork, ta szarpana wieprzowina, nie jest jakoś mocno uwędzona. Jest taka w smaku raczej delikatna, mocno zmieszana z tym mocno cebulowym sosem. Ten sos na pewno dominuje smak tej buły. Na drugim miejscu jest sama buła, która jest przepyszna. Z wierzchu chrupiąca, w środku mięciutka. Z taką bułką mogłem zjeść wiele innych pyszności. Ona dobrze trzyma składniki w takim sensie, że nie rozlatuje się bułka, tak jak czasem to bywa w niektórych burgerowniach na przykład. Ale przez to, że te składniki są takie mokre, no to po ściśnięciu niestety wypływają na każdą ze stron i to chyba jej jedyny minus, bo poza tym jest naprawdę pysznie. Nabrałem chęci na to, by tutaj kiedyś wrócić i spróbować innych buł. Jest na przykład buła w dymie, gdzie mamy taki domowy sos wędzony i kolesław z czerwonej kapusty, albo na przykład buła w pork jisung, gdzie jest tygrysi sos sezamowy, dużo prażonego sezamu, a także tutejsze kimchi. Jest także buła chiki chiki i tam jest policzek wołowy, kiszony burak i sos chrzanowo-gorczycowy. Te kiszone frytki takie specyficzne, myślę, że nie każdemu posmakują. Na pewno warto ich spróbować i się przekonać samemu. Kiedy je jemy, to najpierw myślimy sobie o zwykłe frytki, a dopiero po chwili dochodzi do nas ten kiszony smak. Jest coś w nich takiego wciągającego, ale myślę, że nie każdemu przypasują. Wychodząc z lokalu zauważyłem taki wielki słój kiszących się frytek właśnie. Jeśli je kiedyś próbowaliście, to dajcie znać, jak wam smakowały. Jestem w sumie bardzo ciekawy. Nazwa po swojemu jest też na tyle oddająca istotę tego miejsca, że faktycznie dużo tam rzeczy jest przygotowywanych od podstaw. Pieczywo, o którym wspomniałem, te kiszonki wszelkiej maści, których jest bardzo dużo. I ostatecznie wypada to moim zdaniem naprawdę fajnie. W tej bułce, którą jadłem, mięso nie było najistotniejszym elementem. W sumie było w zasadzie jednym z takich dodatków, które w tej bułce się znalazły. Można mięso szarpaną wieprzowinę wymienić na szarpanego boczniaka i wbrew pozorom wydaje mi się, że taki szarpany boczniak dodałby więcej smaku całości. Nie będę przedłużać, podaję ceny. Kiszone frytki 23 zł, buła petarda 38 zł i kombucha, swoją drogą naprawdę bardzo smaczna, 15 zł. Obiad zjedzony, to czas na kawkę, a potem może na coś słodkiego. Na kawkę przyjechałem na Wildę do Guest Coffee Culture, które znajduje się przy ulicy Wierzbięcice i to jest taka... Jezu, ale tu pędzą. Z jednej strony kawiarnia z kawą specialty, a z drugiej strony palarnia kawy specialty. Jak byłem w Poznaniu parę miesięcy temu, w październiku bodajże, publikowałem film. Akurat byłem w trzech miejscówkach, gdzie piłem kawę z tej palarni. Była to Denata, był to francuski piesek i była to Perełka. Wszędzie mieli właśnie kawę z tej tutaj lokalnej, bardzo też malutkiej palarni. Chciałem wypić kawę na miejscu, ale tłoczno. Nie było wolnego stolika, także siedzę teraz przed wejściem i wam o tym miejscu opowiadam. Zrobiłem sobie jednak zapasy, kawa w domu mi się skończyła, także idealnie mi się przyda. A teraz chyba pojadę jeszcze gdzieś na kawę. Gdybyście byli jednak w okolicy, to wpadajcie do Guest Coffee. Mają nie tylko świetną kawę, nie tylko mają świetne ziarna, ale też pracują tutaj fachowcy i potrafią dobrą kawę zaparzyć. Zarówno metody alternatywne są dostępne, takie jak drip, aeropress i tak dalej. No i oczywiście jest kawka z ekspresu. Ale jak kawki? Chyba nie z ekspresu, tylko z metod alternatywnych, no to napiję się już na tym Łazarzu. Słuchajcie, nie mam dzisiaj szczęścia do kawiarni. Gdzie nie wejdę, to jest full ludzi i jeszcze więcej czeka na jakiś stolik, więc nie wiem, co się wydarzyło dzisiaj w Poznaniu, że każda kawiarnia jest zawalona ludźmi, ale to dobrze, nic tylko się cieszyć, że ludzie tak tłumnie chodzą do fajnych, naprawdę fajnych miejsc. Byłem między innymi w Dżungla Cafe. Jest to kawiarnia, którą zawsze chciałem odwiedzić. Słynie i z dobrej kawy, i z dobrych serników, ale też z naprawdę fajnego, takiego zielonego wnętrza. Nazwa Dżungla w końcu zobowiązuje. Teraz poszedłem do miejsca, które nazywa się Pączuś i Kawusia. Jak sama nazwa wskazuje, można dorwać tam pączki, a także kawę. Ja już stwierdziłem, że kawkę sobie wypiję w domu, a teraz zjem pączusia. Jest to pączek z kremem pistacjowym, czyli coś, co lubię. Co niektórych z was drażni, że ciągle tylko te pistacje i pistacje, ale jak zobaczyłem, to nie mogłem się powstrzymać. W ogóle ten film już publikuję po Tłustym Czwartku, także dawajcie znać w komentarzach, ile pączków w Tłusty Czwartek opędzlowaliście, a ja biorę się za tego.
Krem pistacjowy, jak widać, jest nie tylko na górze tego pączka, ale i wewnątrz. I sam ten krem jest naprawdę świetny, mocno pistacjowy, taki jakbyś powinien. Nie są tylko tak zabarwione na ten zielonowawy kolor, tylko faktycznie jest zrobiony z pistacji i mocno tą pistacją smakuje. Moja chętka na słodkie i chętka na coś pistacjowego została zaspokojona. Nigdy wcześniej nie jadłem pączka z kremem pistacjowym. Super on pasuje do tego pączkowego ciasta, choć chyba taka tradycyjna konfitura z pączkiem współgra jednak bardziej. Cena takiego pączka w pączusi i kawusi to 16 zł. Wiem, drogo, ale to też jest zdecydowanie najdroższy pączek, jaki tam był na ladzie. W zależności od nadzienia były takie za 12, był też taki poniżej 10 zł. Wiadomo, nie są to ceny jak w dyskontach, ale to też nie są tak drogie pączki, jak na przykład u Magdy Gessler w Słodkim Słonym, bo chyba w tym roku na Tłusty Czwartek to już powyżej 2 dyszek za takiego tradycyjnego pączka z konfiturą z róży było. Pączusi i kawusia to nie jest jakieś nowe miejsce, ono istnieje na mapie Poznania od wielu, wielu lat. Otworzyło się jeszcze w czasach, kiedy ja mieszkałem w Poznaniu, a od mojej wyprowadzki z Poznania minęło jakieś 7 lat, także kopa czasu naprawdę. Przyszedłem do miejsca, które nazywa się Tsunami Ramen and More. Znajduje się w tym samym miejscu, w którym kiedyś była restauracja Wolność na Obistro. Wcześniej był tutaj Fobar przy ulicy Wawrzyniaka na Jeżycach, tak głęboko schowana w podwórku. Bardzo klimatyczne miejsce, podobnie jak te dwie poprzednie restauracje. Zresztą chyba właściciel pozostał ten sam. Tutaj jest kuchnia japońska, ale z dużą dozą wolności, jak jest zaznaczone w menu. I w zasadzie to jest kuchnia japońska, kuchnia koreańska, różne kuchnie azjatyckie wymieszane ze sobą, ale też z kuchniami europejskimi. Najważniejszym daniem jest tutaj faktycznie ramen i ten ramen dzisiaj zamówiłem, ale też jest cała masa innych dań. Są na przykład kanapki w chlebie shokupan, czyli w takim chlebie mlecznym. Jest też smażony kurczak, kluski, topoki, a także bułeczki bao. I tutaj mam bułeczkę bao z wołowiną. Jest to beef tataki bao, czyli mamy długo marynowaną i smażoną wołowinę, do tego mizuna, czyli to zielone, majonez cytrynowy, sezam i sriracha. Bao w różowym kolorze, jest także bao z boczkiem, a także bao z grzybkami shiitake w menu. Dzięki sosom jest to trochę kwaśne, trochę ostre. Ta wołowina jest taka do pogryzienia raczej. Nie jest jakaś rozpływająca się w ustach. Trzeba ją przymienić w buzi i faktycznie czuć, że jest marynowana. Pewnie w jakichś sosach sojowych między innymi, bo jest dość słona. Jest też delikatnie słodkawa. Mamy też tutaj ogórka pokrojonego w cienkie plasterki. Nie wiem, czy zamówiłbym po raz drugi, ale teraz zjem ze smakiem. Teraz już czekam na ramen. On zbiera tutaj bardzo różne opinie, bardzo skrajne. Nie wiem więc, czy będzie dobry, ale na pewno będzie zaskakujący, bo wskazują już na to składniki. No i mam swój ramen. Jest to Nduja Hani Miso, czyli gęsty wieprzowy bulion połączony z białym i ciemnym miso, do tego karmelizowany czosnek oraz miód gryczany z zaprzyjaźnionej pasieki. Oficjalnie nigdy nie jadłem ramenu z miodem. Nie przypominam sobie przynajmniej. Także to już jest taki dodatek zaskakujący. A drugim zaskakującym dodatkiem jest nduja, czyli włoska ostra kiełbasa z Kalabrii. Mamy też tutaj jajko marynowane, mamy mizunę, mamy szczypior, kiełki oraz wyjątkowo jest tutaj ikra z łososia prawdopodobnie, bo jest problem w Polsce, teraz kiedy to nagrywam, z narutomakami. Są trudno dostępne, praktycznie nie są dostępne. Być może jak już wy to oglądacie, to normalnie zamiast ikry jest tutaj to ciastko rybne, czyli narutomaki. Najważniejszy w ramenie dla mnie zawsze jest makaron, także od niego zacznę. Kluchy nie jakieś super grube, też nie jakieś cienkie. W ogóle duży jest ten ramen, duża micha. Makaron całkiem sprężysty, całkiem dobry, mówię całkiem, bo to nie jest najwyższa liga, ale jest okej. Przede wszystkim ten ramen jest bardzo, bardzo gorący. Wyjadam póki co głównie makaron, także nie wymieszałem jeszcze wszystkich składników ze sobą. Tak zostało mi tutaj zaproponowane przez obsługę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ta kiełbasa wymieszała się z bulionem. Póki co ten bulion jest przedziwny, troszkę jest już pikantny, troszkę ta kiełbasa nduja dała o sobie znać. Przede wszystkim jest taki słodkawy od tego miodu na pewno, ale też mocno wyczuwalne jest samo miso. Jest to bulion bardzo gęsty, raczej taki cięższy i na pewno dość specyficzny. Myślę, że nie każdemu posmakuje. To jest taki ramen, w którym no, mocno odchodzi się od takich tradycyjnych ramenów z Japonii. Chociaż Japończycy też potrafią wymyślać różnorakie kompozycje. Jajeczko. Dobre. Przez to, że mamy tutaj też tą ikrę, to wydaje mi się, że bulion po wymieszaniu wszystkich składników może wydać się troszkę rybny też. Czyli mamy coś słodkiego, mamy miso, mamy też coś pikantnego, no i coś morskiego. Mieszanka faktycznie przedziwna.
nie jestem pewien, czy to jest faktycznie kalabryjska nduja, czy kiełbasa, która nduje tylko udaje, jest faktycznie ona pikantna, w takich malutkich kawałkach, trochę wygląda jak mięso mielone i wydaje mi się, że też była przesmażona. Całość jest naprawdę zadziwiająco smaczna. Mówię zadziwiająco, bo zamawiając ten ramen specjalnie wybrałem coś, co jest najdziwniejszego w menu, no bo to też jest takie miejsce, w którym chyba warto pójść w coś, co nie jest klasykiem, jak tutaj klasyczny tantalmen, tylko warto spróbować czegoś dziwnego. I szczerze mi ten ramen naprawdę smakuje. To jest oczywiście coś innego niż, nie wiem, byśmy poszli do Tonari tuż obok, tutaj w Poznaniu i zamówili sobie shoyu ramen, który właśnie w jawny i chyba całkiem wierny sposób wzoruje się na tych japońskich, tradycyjnych ramenach. Tutaj to jest po prostu duża kreatywność osoby układającej menu. Jest pikantnie, jest trochę słodkawo, jest naprawdę bardzo fajnie. W sumie to trochę jest tak, że gdybym miał ochotę po prostu na ramen w Poznaniu, to pewnie poszedłbym właśnie do Tonari albo do Madary. A gdybym miał ochotę na coś bardziej szalonego, na coś bardziej wykręconego, to przyszedłbym właśnie chyba tutaj. W takim swoim prywatnym rankingu na pewno oceniłbym ten ramen gorzej właśnie niż w Tonari i w Badarze. W obu tych ramenowniach makaron stoi jednak na troszkę wyższym poziomie, buljony mają więcej głębi i poszczególne składniki też są ciut bardziej dopracowane. Ale podobało mi się, fajnie zjeść czasem właśnie taki troszkę inny ramen. Tutaj w ogóle oprócz Tsunami jest także Pitagoras, czyli taka grecka knajpka. Tutaj jest Fala, a tutaj z drugiej strony jest Denata, gdzie mają pyszne pastéis de nata, czyli te portugalskie ciasteczka z Lizbony. Cenowo wygląda to tak, że ten ramen był najdroższym zdecydowanie ramenem w menu, kosztował 44 zł. Wszystkie rameny w okolicach 4 dyszek kosztowały. Za 29 zł było to bao, a napój kosztował 14 zł. I tutaj zobaczcie, parę kroków dosłownie dalej minąłem po swojemu, w którym już byliśmy wcześniej w tym filmie. Dzień dobry, jestem w kawiarni Okruszki. Mam póki co kawusię. Kawusia z ekspresu przelewowego. Z tego co widzę, tutaj również jest kawa z palarni Guest, w której byłem wczoraj. Tutaj je się specjał koreański, je się kanapki egg drop. To są dwie kromki tostowanej na maśle brioszki. Do tego jest puszysta jajecznica, ser cheddar oraz słodko-ostry sos. No i oczywiście są różne wersje tej kanapki. Jest taka goła, o której właśnie wam powiedziałem, ale też jest wersja z awokado, z szynką, bekonem albo wersja ze wszystkim. Ja oczywiście zamówiłem tą ze wszystkim. Można też dodać do kanapki kimchi. Ja tego nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że ten kwaśno-pikantny smak może za bardzo zdominować kanapkę. My w ogóle jedliśmy egg dropa w Korei, to było nasze pierwsze śniadanie. Czekaliśmy w kolejce ponad godzinę na dworze stojąc, no i było to takie średnie. Ale tam też te tosty były posypane cukrem, a z tego co wiem, tutaj cukrem nie posypują. Tyle dobrego, bo ten cukier mi totalnie do tych kanapek tam nie pasował. Mam to i muszę wam powiedzieć, że w porównaniu do Korei to nie tylko nie ma cukru, ale to też jest znacznie większe. To jest naprawdę ogromne i nie wiem, czy to się da zjeść rękoma. Nie ma jak tego złapać, bo tego jest sosu. Jest też szynka, takie prosciutto cotto, awokado, ser, jajecznica. Może wezmę to jak kebaba i będę z tego wyjadać, nie wiem. Dużo jest tutaj tego słodko-ostrego sosu i on przypomina w smaku sos słodkie chili wymieszany z majonezem. Tutaj widać bardziej tę jajecznicę, ona jest faktycznie taka puszysta. Jest klasa, słuchajcie, jest klasa. Pieczywo faktycznie podsmażone na maśle, bardzo smaczne. Przede wszystkim w tych pierwszych kęsach dominuje sos. Zresztą sami widzicie dlaczego. Tak samo głównie w pierwszych kęsach mamy awokado, ale jak już się przedrzemy przez awokado, no to mamy więcej szynki, więcej sera, no i więcej jajecznicy. Pyszne jest to pieczywo, takie mięciutkie, maślane, chrupiące od smażenia. Kanapki z jajecznicą to jest rzecz w ogóle mało popularna w Polsce, jest za to bardzo popularna na przykład w Stanach czy w Wielkiej Brytanii i uważam, że kanapki z jajecznicą są naprawdę doskonałe. Jajecznica przecież doskonale pasuje do pieczywa, a odpowiednio przyrządzona będzie się też trzymać w kanapce. Tutaj jest naprawdę fajnymi dodatkami. Ta szynka jest świetna, sera jest niedużo, ale jest to bardzo dobry cheddar. Jest naprawdę dobrze. To trochę takie fast foodowe śniadanie, ale przygotowane z naprawdę fantastycznych składników. No i patrzcie, już pod koniec mam przede wszystkim samą jajecznicę. Te składniki są tak ułożone, że najwięcej dzieje się w pierwszych kęsach, a w tych ostatnich jest już tak błogo i komfort foodowo. Podobnie było właśnie w Korei. Tamte składniki były nawet do tego stopnia ułożone, że na końcu praktycznie pozostawało samo pieczywo, co mi akurat się nie podobało. Tutaj mamy pyszną, puszystą jajecznicę i smakuje to naprawdę świetnie. To był, słuchajcie, prawdziwy food porn. Tłuściutki troszkę umamiczny, słodko-pikantny od sosu. Zajadałem się, aż mi się uszy trzęsły. Ja bardzo lubię tego typu rzeczy. To nie jest, myślę, śniadanie dla każdego, to nie jest kanapka dla każdego, ale na pewno wśród was jest wiele osób, którym oczy się zaświeciły na widok tego egg dropa, a ja zamówiłem sobie jeszcze wersję na słodko. Najadłem się tą kanapką, ale to mój ostatni posiłek w Poznaniu, także pofolguję sobie. Mam tutaj dwie kromki smażonej na maśle brioszki, z dodatkiem cukru pudru, ubitego masełka,
oraz konfitury. Dzisiaj do wyboru miałem albo dżem malinowy, albo dżem z rokitnika i pomarańczy. Wybrałem ten z rokitnika i pomarańczy, bo kocham rokitnik, ale z tymi maźdłami bywa tutaj różnie. Nawet w menu na ścianie jest napisane, że do tej pozycji dodawany jest akurat otwarty dżem od babci Agaty. Pozdrawiam serdecznie babci Agatę, jeszcze nie próbowałem jej dżemu, ale wygląda dobrze. Bryoszka sama w sobie przepyszna, mówiłem to już jedząc egg dropa, a jak z masełkiem, masło to życie. Taka prosta rzecz, a tak bardzo cieszy. Dobre pieczywo i dobre masło, idealna para, zawsze smakuje bezbłędnie. Gotowa. Dorzucam konfiturę, normalnie są tutaj kawałki rokitnika. To jest przepyszne, słuchajcie. Nie jest tak cierpkie jak konfitura z pomarańczy, ale też nie jest tak kwaśne jak konfitura z samego rokitnika. Idealny balans, trochę słodziutkie też. Świetnie pasuje to do słodkiego pieczywa. Prawdziwa rewelacja. Myślę, że warto to tutaj zamówić. Jak przyjdziecie we dwójkę, to weźcie sobie to chociaż na deser po pysznych egg dropach do podziału. Wychodzę z okruszków bardzo szczęśliwy, to było naprawdę dobre, takie radujące serduszko. Swoją drogą to dość odważna decyzja, by w takiej kawiarni były tylko te egg dropy, jeśli chodzi o wytrawne rzeczy. Wszystkie kompozycje są bardzo do siebie zbliżone, różnią się obecnością lub brakiem jakiegoś składnika. No i w każdej jest ten sos, który albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja tak miałem w swoim życiu, że miałem takie fazy na sos sweet chili, kupowałem taką wielką butelkę i potem jadłem ten sos do wszystkiego. A jakie są tutaj ceny? Egg drop lux, czyli ta kompozycja, którą ja jadłem, kosztuje tutaj 35 zł. Za 4 zł można wzbogacić się o kimchi. Gdyby nie było go za dużo, to w sumie fajnie by to pasowało do całej kanapki. Ona już jest sama w sobie dość pikantna, ale nie jest w ogóle kwaśna. A kimchi, wiadomo, taką kwasowość by na pewno dorzuciło. Najtańszy egg drop po prostu z jajecznicą, sosem i serem kosztuje 30 zł. Ta wersja na słodko jest za 26 zł. No i kawa przelewowa za złotych 14. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie jeszcze warto zjeść w Poznaniu. Ja wszystkie wasze rekomendacje zapisuję i później z nich korzystam. Tak było również w przypadku tego filmu. Ja już wam dziękuję, widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.